Witam Was bardzo serdecznie i bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na program u Matyldy za płotem. Matylda naprawdę super dziewczyna, fajnie się z nią rozmawia, na pewno no, fajnych rzeczy się trochę możecie nasłuchać i obejrzeć. Zapraszamy. U Matyldy za płotem. Dzisiaj u Matyldy za płotem witam pana Czesława Langa. Witam serdecznie. Jesteśmy w przepięknym miejscu, dzisiaj właśnie za płotem u pana Czesława, wśród gór, pagórków, właśnie takich różnych terenów, bardzo ciekawych, zielonych, ale też trudnych do jazdy, bo tu są ruchliwe ulice, dużo samochodów jeździ, pewnie inaczej niż kiedyś, jak pan zaczynał. Proszę powiedzieć, jak to było na początku tej Jak to było na kariery? początku? Więc tak, oczywiście mamy tutaj taką drogę, gdzie wszyscy jadą nad morze, Bytów, Słupsk, ale boczne drogi są już naprawdę fajnie zrobione i na rowerze się fajnie jeździ. Na przykład tutaj nazywamy taką drogę przez Gałęźnie, Wierzyno, Niepoględzie, to jest Małe Alpy, czyli właśnie podjazdy, zjazdy. Często tutaj organizujemy wyścigi, bo też tutaj robimy w Bytowie Orlen Lang Team Race we wrześniu 2021, także zapraszam wszystkich, którzy jeżdżą na rowerach tutaj do Bytowa na fajny start, bo to jest taki start otwarty dla wszystkich. A wracając do pytania, jak się jeździło? Na pewno no, znam te drogi tutaj wszystkie, każdą jedną ścieżkę, każdą jedną drogę. No i tutaj do treningu naprawdę było idealne miejsce, bo raz, że i natura, świeże powietrze, dobre odżywianie się. Akurat tak w domu też mama prowadziła kuchnię, że dużo właśnie jedliśmy warzyw, dużo, dużo owoców. Nie było codziennie mięsa. Mięso było, nie wiem, w niedzielę może nam rosół, a świnie się zabijało jedną na Boże Narodzenie i z tego były jakieś tam wyroby robione. I myślę, że to wszystko razem sprawiło to, że no, miałem to zdrowie, żeby zostać kolarzem zawodowym, bo jednak sport zawodowy, a szczególnie kolarstwo, wymaga dużego zdrowia. No nic co tu ukrywać. Naprawdę, ktoś, kto ma zdrowie, kto ma dobre serce, kto ma dobre mięśnie i tak dalej, to może osiągać jakieś wyniki, może pracować nad tym. No i jako sportowiec, ponad 20 lat byłem sportowcem, w tym wiele lat zawodowym. Były takie lata, że przejeżdżałem na rowerze prawie, nie wiem, 40-50 tysięcy kilometrów, jadąc w Tour de France, w Giro d'Italia, Vuelta Espania, wszystkie te wyścigi. No i myślę, że to zdrowie właśnie stąd wyniosłem. I to miejsce Kaszuby tutaj naprawdę są bardzo, bardzo pięknym miejscem, jeszcze takim nieskażonym, jeszcze nie jest takim zadeptanym, jeszcze nie jest tak bardzo, no, że wszędzie mamy budowle, wszędzie mamy domy. Jest dużo naprawdę terenu, dużo natury. A jakiś największy taki sukces, najbliższy panu sercu w karierze? Ja myślę, że taki sukces, który był dla mnie ważny i dla wielu Polaków, to był rok 80., kiedy Polska przechodziła transformację. Przechodziliśmy do innego ustroju. Wygraliśmy wielką bitwę o wolność i o tym często zapominamy gdzieś tam, prawda, bo prawie no, było ileś tam ofiar, ale to było zwycięstwo wielkie Polski przy wsparciu Jana Pawła II, przy całym ruchu Solidarności, Lechu Wałęsie jako symbolu. No i też sport wtedy był więcej czymś niż sport, bo w sporcie mogliśmy, nie wiem, rywalizować ze Związkiem Radzieckim, jak równy równy możemy ich pokonywać, a tutaj zawsze mieliśmy kompleks, prawda, wielkiego brata, który tam nam pozwalał to albo nie pozwalał, a tutaj w sporcie wolno było i można było walczyć, można było ich pokonywać. I taka była ta olimpiada w 80. roku, pamiętamy gest Kozakiewicza, Włodka, jak pokazał, prawda. No i tu ja też znalazłem się w takiej sytuacji, wyścig ze startu wspólnego, prawie 180 kilometrów, no i tam po 30 kilometrach atakują Rosjanie, ja się z nimi załapuję do tej ucieczki. Jest taka sytuacja, że jest dwie czerwone koszulki rosyjskie, no i jedna biało-czerwona koszulka polska i uciekamy ponad 130 kilometrów, wszyscy patrzą, czy dojedziemy, czy nie dojedziemy, z tyłu gonią tam wszyscy nas, Niemcy, Włosi, Hiszpanie, Czesi, no ale dojechaliśmy do mety, no i przed metą odjechał jeden mi Rosjanin, tam miał trochę problemy z rowerem, ale odjechał. Ja zostałem sam z drugim Rosjaninem, Jurij Barinow się nazywa, odjechał nam Siergiej Suchoreszczenko.
No i jedziemy. On cały czas, no w związku z tym, że miał kolegę z przodu, to nie musiał pracować. Siedział mi na kole. Myślał, że ten finisz to będzie tylko taką formalnością. No a jednak się przeliczył, bo zafiniszowałem właśnie ten taki obrazek w telewizji, że tu biało-czerwona koszulka, tu czerwona. No i idziemy tak łeb, równo. I na ostatnim metrze wygrałem o tyle srebrny medal dla Polski. No i to myślę, jak teraz spotykam wielu kibiców i tak dalej, to każdy to pamięta. Mówią, kurczę, pamiętamy ten finisz i tak dalej. I to jest chyba w każdym sportowcu, w każdym człowieku, który robi coś dla ludzi. Bo ja uważam, że uprawianie sportu to oczywiście to jest no, walczyć dla siebie, ale swoją postawą, swoimi wynikami dajesz radość ludowi całemu, także że myślę, że dajesz swoim kibicom, swojemu narodowi, zakładasz koszulkę, jest hymn, prawda, jesteś dumny z tego, ale z tobą jest miliony ludzi jest dumnych i to jest piękne i to później gdzieś tam zostaje mi w życiu, bo po zakończonej karierze zacząłem organizować wyścig, gdzie no, mieszkając ponad 20 lat w Italii, zawsze mnie tak jakoś tak marzyłem o tym, że patrzę tych Włochów, tyle na tych rowerach jeździ, mają takie wyścigi jak Giro d'Italia, jak Milano San Remo, a my zmienił się ustrój i nie ma komu tego jakoś zrobić, inne finansowanie jest. No i po zakończonej karierze, przez 3 lata jeszcze byłem menadżerem grup zawodowych, była taka grupa Diana Kolnago Animex, której jeździ tacy kolarze jak z Polski, Jaskuła, Piasecki, Świętej Pamięci Halubczo, Kula, Szerszyński, Spruch, Zbyszek, a ze strony włoskiej świetni kolarze, tak jak Giuseppe Saroni, Franco Ballerini, no naprawdę super grupa. No ale nie ciągnęło mnie jakoś być tym menadżerem i jak rzuciłem do Polski, mówię, kurczę, musimy coś zrobić dla naszego kolarstwa. I akurat był taki jubileuszowy Tour de Pologne, którego już nie chciał nikt robić. Już nie było pieniędzy, nie było finansów, a to już ten wyścig no, byłby skazany gdzieś na zapomnienie. No i przeczytałem sobie trochę historię, trochę sentymentem, bo w 80 roku wygrałem ten wyścig. Mówię, kurczę, Włosi mają swoje wyścigi, Hiszpanie mają, no, Francuzi mają oczywiście Tour de France, a my jako państwo z piękną tradycją kolarską, też takie nazwiska jak Ryszard Czurkowski, Stasiusz Ozda, Mytnik, Nowicki, no wielu, Królak, Marian Więckowski, no cała historia, przepiękna kolarstwa, gdzieś ta dyscyplina, jeżeli nie będzie miała swojej imprezy, to gdzieś pójdzie w zapomnienie, bo to jest tak jak masz teatr, to są potrzebni aktorzy, prawda? To ciągle się o tym mówi. Jak nie masz tego teatru, to ten aktor, żeby był najlepszy, jak on nie ma szansy zagrania w czymkolwiek, pokazania się, no to po prostu gdzieś tam jest nieważny, nie liczy się. No i właśnie taką moją ideą, to nie wiem, tak jak będąc zawodnikiem, marzyłem o tym, żeby zdobyć medal, czy mistrzostw świata, czy igrzysk olimpijskich, najpierw mistrzostw Polski. Tak samo tutaj to moje wielkie marzenie było taki cel, sobie postanowiłem, żeby polska impreza dotarła do grona tych najważniejszych imprez świata, żebyśmy my, Polacy, mieli swój narodowy wyścig, tak jak Francuzi mają, jak Włosi mają, dlaczego my nie możemy mieć takiego wyścigu, gdzie mamy tak piękną tradycję kolarską, nie? No i tak zacząłem pracować nad tym. W przyszłym roku już będzie 30 lat. Zaczynałem najpierw od wyścigu Open, czyli wyścig dla amatorów, przyjechali kolarze zawodowi. Takie pierwsza zbitka, pamiętam, z biuro wyścigów w hotelu Warszawa, w Warszawie oczywiście, no i te grupy przyjeżdżają zawodowe, pięknie samochody opisane, rowery, wszystko, a nasze te kluby biedne jakimiś nyskami takimi, no tak jak Baszta był, to sam taką nyską jeździłem wiele lat, więc rowery gdzieś tam na dachu poprzyczypane jakimiś paskami, siedziało tam nas, nie wiem, 10-15 w tej nysce, no i taka była zbitka, no w ogóle dwóch światów, no i mówię powoli będziemy budowali wartość naszych drużyn, bo przecież no, Tour de Pologne zaczął już być coraz ważniejszy na arenie światowej, powstawały coraz lepsze kluby, do tego, że Dariusz Miłek na przykład założył grupę już World Tourowską, CCC, no i marzenie, mówię, się spełniają, bo jak już była reforma, wielka reforma w kolarstwie, do grona najważniejszych wyścigów na świecie został zakwalifikowany Tour de Pologne.
Czyli tam on jest w takiej samej klasie jak Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta, ten sam regulamin, te same. Od strony sportowej już wyżej nic nie można zrobić. Oczywiście jest to inny wyścig, bo jest krótszy. Nie mamy takich gór do nieba jak mają Włosi czy Francuzi, ale mamy już niesamowicie dobrą renomę. Mamy renomę takiego wyścigu, który odkrywa gwiazdy, nowe nazwiska, tak jak nie wiem, Remco Evenepoel, wiele innych kolarzy. Tutaj z tego Contador zaczynali swoje kariery. No i ten wyścig jest taki bardzo otwarty, ale to, co wracam do tego tematu, że jakoś tak w człowieku poprzez ten sport zostało zakodowane dawać radość ludziom innym, prawda? Dzielić się z tą radością i jestem bardzo dumny jako Polak, że mamy taki wyścig jak Francuzi, Włosi czy Hiszpanie, to raz, a dwa, to, że no, w ciągu 7 dni na dystansie około 1300 km, 7 etapów na startach, premiach, metach wzdłuż całej trasy, wyścig ogląda, jest to święto narodowe. Prawie wszyscy 3 miliony na to czekają. Ludzi, 3 miliony ludzi, biało-czerwone flagi, radość, taki bardzo, bardzo, bardzo dobrą energię sobą niesie i to mnie nakręca do tego, chociaż nie jest łatwo, żeby to organizować. Może pan powiedzieć, co to za odgłosy słyszymy no w tle? Jesteśmy w domu, gdzie się urodziłem, można powiedzieć, bo się urodziłem tutaj. Życie moje zatoczyło taki krąg, bo tutaj się wychowywałem. Później w takich miejscowościach jak Barnowiec, Gostkowo. Cały czas mój ojciec był kierownikiem PGR-u, czyli jest, można powiedzieć, dzieckiem PGR-owskim. Wychowałem się na wsi, miałem swoje obowiązki, bo rodzice też, pomimo że był to PGR, ale również mieli swój inwentarz, nie wiem, krowy, świnie, jedna krowa. 4 świnie, parę kur, bo więcej nie można było, bo były ograniczenia. No ale miałem już, nie wiem, 6-7 roku życia swoje obowiązki, się tak wychowywałem. I to jest dom, który po zakończonej karierze wróciłem do Polski i powiedziałem, nigdy więcej na wieś, absolutnie. Mając dom, gdzie wiem, nad Lago di Garda we Włoszech, czy w Warszawie, gdzie na wieś, po co na wieś i tak dalej. Zobaczcie, jakie jest przeznaczenie. Kupiłem tutaj ruinę totalną, tu nie było dachu, tu nie było niczego, ten teren w ogóle był zapuszczony, rozkradzione, wszystko powybijane, no i tak mnie zafascynowało to miejsce, w związku z tym, że tu się urodziłem, że wyremontowałem to, zrobiłem taki, no wydaje mi się, ładny dom, no, wszystko zrobiłem zgodnie z konserwatorem zabytków, czyli otworzyłem to wszystko, co było, no i chyba 13, już 14 lat temu miałem problemy ze zdrowiem, takie poważne, bo miałem chorobę Meniera, później poprzez różne leki rozregulowano mi serce, miałem migotanie przedsionków, jakieś wrzody, jakieś to. No i po prostu taką linią pochyłą ta choroba Meniera doprowadzała mnie do depresji strasznej. To po prostu no, siedzimy tak jak sobie teraz, nagle czuję, że ci się w uszach takie ciśnienie większe, zaczyna ci się kręcić w głowie, nie wiesz o czym mówisz i tak dalej. To naprawdę no, uciążliwe nie, bardzo nie, takim... było, nie było do życia. I miałem dwie alternatywy, albo pójść w medycynę jakąś zaobożnie z operacją, z trepanacją tam czaszki i tak dalej, jakieś usuwanie nerwów i tak dalej, albo spróbować medycyny takiej konwencjonalnej, czyli naturalnej. Wyjechaliśmy do Meksyku z żoną do Instytutu doktora Gersona. No i tam doktor Gerson, tak powiem może w dwóch słowach, to był też lekarz, który miał potężne problemy z migreną i sam na sobie opracował taką metodę walki z takim bólem, z taką chorobą, właśnie odstawiając niektóre produkty żywieniowe, głównie pochodzenia zwierzęcego, zastępując je właśnie sokami, warzywami itd., itd. Cała idea jest taka, tylko żeby po prostu dać naszemu organizmowi szansę, żeby nie obciążać go zbytnią ilością takich nawyków żywieniowych, które są niepotrzebne, i dać szansę na to, żeby ten organizm się otworzył, żeby wziął sobie właśnie z tych owoców, warzyw, jak najwięcej witamin, po prostu go wzmocnić. To jest tak obrazowe, jakbyś miał silną armię i dał jej broń. A tak jak ona nie ma tej broni, no to co, siedzą w tych okopach tacy ludkowie, nie mają z czego strzelać. Przychodzą wirusy, przychodzą choroby, oni tam się poddają, a tutaj jednak poprzez taki sposób odżywiania się, poprzez taką dietę wzmacniasz organizm. Ja nawet widzę sam teraz no, koronawirus i tak dalej, no, złapaliśmy też żoną taki przypadek.
potrwało to tam tydzień czy ileś, ale mając tą dietę i tak dalej, szybko go pokonaliśmy i też jakieś tam te takie powikłania i tak dalej, to w ogóle nie ma tego, jesteś dalej sprawny i teraz się też często spotykam z wieloma ludźmi, którzy mają ten wirus, jakoś tak omija mnie, czyli ten układ immunologiczny jest bardzo, bardzo wzmocniony. A ciężko było zmienić te nawyki, bo tak jak od dziecka, prawda, każdy z nas ma jakieś przyzwyczajenia, swoje ulubione potrawy i jednak tak się przestawić z dnia na dzień, to... Ciężko, bardzo ciężko. Te hałasy jeszcze, bo zadaliśmy pytanie, co to za hałasy właśnie tutaj w tym pałacyku. Robimy takie grupy, bo wracając od tego doktora Gersona, postanowiliśmy się podzielić tym, co żeśmy sami otrzymali. Dlaczego? Dlatego, że mówiąc o tym, czy było ciężko, czy nie było ciężko, było bardzo ciężko, bo ja będąc myśliwym, jadłem bardzo dużo mięsa, będąc sportowcem też cały czas ci mówili, Jezu, to jest Tatary, nie Tatary, białko, siła i tak dalej, musisz być silny i tak, a to wręcz w drugą stronę tutaj działo... na Kaszubach też kraina, prawda, dziczyzna tak, w koło. Tak, ryby i wszystko, więc zakwaszało to bardzo, bardzo organizm i zamiast być mocnym, to ten organizm walczył z tym, żeby przerobić to, co ty mu tam dałeś, to niepotrzebne. No i stąd początek był ciężki, ale gdybym sam tego na sobie nie przeżył, to pewnie bym dalej nie stosował się do tego, ale jak zobaczyłem, że to tak działa, że naprawdę jedzenie ma tak wielkie znaczenie, że to jest szok, że po tygodniu przestało mi się kręcić w głowie, po dwóch tygodniach serce wróciło normalnie do normy, teraz już wsiadam na rower, jadę sobie 100 km z młodymi chłopakami i w ogóle nie pęka, także że kondycja jest niesamowita, dobra i jest dobre samopoczucie, jest dużo dobrej energii, dużo dobrego i stąd właśnie chcieliśmy się z tym podzielić, robimy tutaj takie turnusy dwutygodniowe i ten hałas to właśnie było wyciskanie soków z marchwi, takich na świeżo, bo one muszą być wyciskane pod takim ciśnieniem, żeby nie wirować je, żeby te komóreczki nie były porozbijane, tylko one są wyciskane taką prasą. No i stąd tak hałasu tyle mamy, ale już pewnie wyciśnięte są, teraz będziemy pili tutaj na tym turnusie. Pije się 12 soków z marchwi co godzinę, pije się zielone soki. No i też tak jak powiemy, że żeby ten organizm oczyścić, ponieważ są, jakie znaczenie mają te soki? Mają to, że zbierają wszystkie toksyny i to wszystko się gromadzi gdzieś w wątrobie. No i jak gdybyśmy tylko pili i nie oczyszczali tej wątroby, to byśmy mogli mieć problem, taka wątroba by się duża zrobiła i byłby problem. Stąd tak doktor Gerson wprowadził oczyszczanie organizmu też poprzez lewatywy z kawy. Lewatywa, jak ktoś słyszy, to od razu, o Jezu, lewatywa. Nie, lewatywa to była jeszcze za czasów tych starożytnych i tak dalej, później gdzieś to tam zanikło, ale te lewatywy z kawy w ogóle skąd się wzięły? Stąd się wzięły, że podczas I wojny światowej Niemcy przegrywali wojnę, nie mieli środków przeciwbólowych i tak dalej. I któraś z pielęgniarek zrobiła żołnierzowi taką lewatywę właśnie z kawy. I patrzy, kurczę, spada temperatura, rana się szybciej goi. W ogóle zaczyna to funkcjonować. Po wojnie zbadano to i jednak kawa podana właśnie poprzez jelitogrubę ma takie składniki, które 600% oczyszczają szybciej wątrobę, ale więc jeżeli ktoś ma problem z wątrobą, z otłuszczeniem wątroby, nawet jakbyśmy libację sobie zrobili tutaj dzisiaj razem, wypili dużo alkoholu, rano byśmy zrobili tą kawę, to by wątroba zupełnie inaczej działała. Szybko się regeneruje. Szybko się regeneruje. No i właśnie wracając do tego, to miejsce teraz służy temu, że zapraszamy, robimy, żona głównie się tym zajmuje, robimy takie grupy, przyjeżdżają sobie ludzie, żeby się oczyścić, żeby też się odstresować, bo do tej diety dołożyliśmy jakieś tam medytacje, inne rzeczy. No właśnie, no. Że to jest tylko dieta, czy jest też takie podejście bardziej jest duchowe? Bardziej duchowe też, bo w zdrowym ciele zdrowy duch, nie? Czyli jak zaczniemy oczyszczać ten organizm, to jest tak, że tam jak ludzie przyjeżdżają, to do 5., 6. dnia tak się nie czuły, bo to jest szok dla organizmu też. Odstawiasz pewne tam, prawda, produkty, zastępujesz je z czymś innym, tych toksyn się dużo wytwarza, czyli no jest tak, a później jak to już minie radość wielka, wszyscy chcą coś więcej, stąd właśnie joga, medytacje, gongi też, gramy na gongach, także tutaj jest pełen relaks, a do tego też w tym miejscu prowadzę gospodarstwo ekologiczne, uprawiamy ponad 400 hektarów ziemi, gdzie właśnie mamy różnego rodzaju produkty, też mamy swoje warzywa i tak dalej, także jest to takie fajne miejsce ekologiczne. A jakiś Pana ulubiony sok, warzywo?
sok warzywo, no, musi być marchew, nie? Bo jak pijemy tyle, tak. A w ogóle to uwielbiam jabłka. Jabłka, jak jadę, na przykład gdzieś mi się chce spać czy coś, to ciągle wciągam jabłka albo jem banana, nie piję kawy. A o której pan wstaje, o której się zaczyna pana dzień? O, różnie, różnie, ale tak gdzieś no około, na pewno przed siódmą. Przed siódmą zawsze już tam się gdzieś człowiek ogarnia. A teraz jak na przykład jestem tutaj, to też wychodzę często do lasu, wychodzę na pola wieczorem sobie oglądać zwierzynę, co się dzieje i tak dalej, bo kocham naturę. Kocham, ja mogę w lesie, no, mam nieraz tak, że sobie pójdę i śpię w lesie, gdzieś sobie przy jakimś drzewie, bardzo, bardzo uwielbiam obserwować zwierzaki. Tu mamy tyle zwierzaków, mamy jelenie, mamy dziki, mamy wilki i wszystko, co tutaj tylko. No i to jest też taka fajna frajda, jak ci się uda, nie wiem, no wczoraj u siebie tam na polu udało mi się podejść takiego dużego odyńca, który ważył gdzieś ze 150 kilo. No i to jest satysfakcja, bo to jest mądry zwierzak, on tak się nie da łatwo podejść, on jest taki sprytny. No ale mówię, tutaj wygrałem z tobą pojedynek, mogę ci zdjęcia robić. Pan cały czas żyje aktywnie, w ruchu, a jakby tak można było się na chwilkę zatrzymać, czy coś zmieniłby pan w swoim życiu, jakąś jedną rzecz, tak patrząc wstecz, chwilę się zastanawiając? Czy coś bym zmienił? Chyba nie. Nie zmieniłbym. Bo... Tutaj mam teraz swoje miejsce na ziemi, też mam konie, uwielbiam jazdę konną, siadam często na konia, jadę sobie przez te lasy, przez te pola. Nie, nie zmieniłbym. To, co robię, też mi daje wielką frajdę, że mogę się dzielić z tym, co robię, tysiącom ludzi dając jakąś tam frajdę, promując Polskę na świecie, bo przecież ten sygnał, który wyprodukowany tutaj podczas Tour de Pologne, no, trafia do ponad 150 państw, czyli pokazujemy nie tylko jazdę kolarzy, pokazujemy przepiękne krajobrazy, przepiękną Polskę i myślę, że to gdzieś tam zostało z tego sportu, bo jak zakładałeś koszulkę reprezentanta Polski, to reprezentowałeś swój kraj. Podobnie ten wyścig ma taką rolę, że pokazujemy to, co jest najpiękniejsze, pokazujemy piękne nasze krajobrazy, pięknych ludzi. A czy jest coś, na co brakuje panu teraz czasu na przykład? Czasu zawsze brakuje. Czasu brakuje. Na pewno wolałbym sobie spokojniej tutaj sobie siedzieć, właśnie wsiąść na konia, teraz gdzieś pojechać, zobaczyć na pola, nie wiem, wziąć kajak i sobie z słupią popłynąć do jeziora głębokiego. Także na pewno tak. Brakuje czasu dla siebie, bo jednak ciągle no, jesteś aktywny. Teraz dzisiaj wracam do Warszawy. Jutro już mam konferencję prasową dużą, taką w Białymstoku, bo robimy następny wyścig, Orlen Wyścig Narodów, to jest Puchar Narodów, też bardzo piękny wyścig dla kolarzy, którzy nie ukończyli 23 roku życia. I jak na przykład w Tour de Pologne startują kolarze grup zawodowych, to tutaj startują reprezentacje państw poszczególnych, Polska, Włochy, Francja, Niemcy, prawda? I to też jest bardzo piękna impreza, dwudniowa, w przyszłym roku planujemy rozszerzyć dłuższą, no ale też no, cały czas gdzieś coś człowiek robi, coś wymyśla. Od pana płynie niesamowita taka pozytywna energia. Ja bardzo dziękuję, że mogliśmy się spotkać. Dziękuję bardzo. I czego mogę panu życzyć w takim razie? Na pewno zdrowia, spokoju i dużo czasu. I miłości. Miłości, tak, i zdrowia. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. U Matyldy za płotem.